od rana doją krowy, mają w chlewie sprzęt wzorowy, a rolnictwo siada, z pałką biega władza. Myśli, że w ciemnoty wierzą jeszcze chłopy. Ciągnik stoi, chłop się drapie, kupić ropę, sprzedać gacie, a rolnictwo siada, z pałką biega władza. Myśli, że w ciemnoty. Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcinku z serii oczywiście Rolnik w Samotności. A w dzisiejszym filmie, słuchajcie, akcja Wapno. Wapno, słuchajcie, po żniwach, pod pszenicę, przepraszam. Belki mam zebrane, słuchajcie, pokoszone tutaj, także biorę się od razu za prace pożniwne. A więc serdecznie zapraszam do oglądania, zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz komentarz, bo to jest bardzo ważne. I lecimy z tematem. No kurde, tutaj wapno tego to trochę pójdzie, powiem wam. Bo no, najeździmy się. Jeśli o to chodzi. Widzę, że tutaj kurde nieźle ubywa. No powiem wam, że już mam dość tego kosa, tak? Kurde, ale jeszcze no... Jeszcze by tu pochodził te nieco. Dobra. Także kurde, dzisiaj słuchajcie, wapno rozsiewamy. Znowu starym, poczciwym kosem. Mam nadzieję, że to pójdzie fajnie. Dobra. Jakoś tam cofniemy. Jakoś tam, słuchajcie, cofniemy. Kurde. No i co, kurde, mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Tak jak mówię, łapeczka w górę koniecznie przypominam. Oraz jakiś tam subik czy coś, jakby można było dla was liczyć, to by było fajnie, dobra. Bierzemy hyc, wiaderko. I do rozsiewacza. Także troszkę sobie się najeździmy, no nie wiem. Chciałbym jeszcze dzisiaj kurde stależować, powiem wam, ale... Szczerze, jak to będzie, to nie wiem. No, pojemność trochę jest, że tak powiem, lipna. Tego kosa, no ale co zrobisz? Będziemy musieli się, kurde, słuchajcie, no nagimnastykować po prostu, tak? Bo jednak, no tutaj, nie oszukujmy się, no... Pojemności to on za dużej nie ma, a wapna widzę, że dużo potrzebuje poletko, także... Także tak to będzie wyglądało, że będę, kurde, co rusz jeździł. Dobra, kita. Nie ma co, słuchajcie, kurde, biadolić, tylko trzeba ostro i na obrotach. No, także kurde, jak to mówię, truja i gazdo. O, dzielić to jak fajnie robi. To zobaczę tutaj na mapę. O, widzę, że będzie kit. Ej, dobra. Zasypiemy, no. Także mozolna praca, słuchajcie, no mam nadzieję, że będzie się opłacać. Także na wapno co sezon daje z przyzwyczajenia, więc no tutaj kurde chyba zdziwienia raczej nie ma, nie? Że czemu Jarek znowu wapno, czemu tego? Kurde, powiem wam, że tych żniw też nie chcę za dużo nagrywać. Ponieważ no... Słuchaj, ta, ponieważ kurde...
że tak powiem, no za dużo ich będzie na kanale, nie? Rolnik w samotności, wiadomo. Rozwojowe gospodarstwo rolne. Dobra, pyk. I zajeżdżamy teraz tu. Zawsze nie mogę, kurde. Nie mogę się przyzwyczaić, że ten rozśpiewacz się otwiera po jakimś czasie, nie? Idzie Władimirec, kurde. Elegancko. No, ale myślę, że kurde dużo nam nie zajmie. Bo zobaczcie, kurde, pole nie jest duże. No już mam nadzieję, że na następny sezon kurde, uda mi się coś załatwić, nie? Jakiś, nie wiem, chociażby lej. Bo szczerze to kurde oszaleć można. No, ale na tyle hektarów na razie to do nawozów, powiem wam, to nie jest dobry, nie? Kurde, nie to, że coś. Do nawozów to nie jest dobry, ale no, bo już trzeba będzie się pozbyć tego wehiku. Ileż można robić. Jarek, i co, sprzedasz ten kos? No nie, powiem wam, nie sprzedam, bo wuja by się załamał, wiecie. Kurde, póki co na razie niech będzie se, nie, tutaj na gospie. Nawet jak będę drugi miał rozsiewać, to to ten będzie, słuchajcie, jako w pogotowiu. Dobra. A, zasuwę zamknąć, bo kurde, zaraz wszystko mi wyleci. Także no, kurde, powiem wam, pieniążki. Pieniążki troszkę ubyły z konta. A to dlatego, że kurde, że tak powiem, no zakupy były, a to nawozy, a to wiadomo, ziarno, tak. Powiem, że martwię się, za co jako paczkę kupię, kurwa, do ziemniaków. No, bo szczerze, to powiem wam, że kurde, nie mam pojęcia. Dobra. Czekajcie, gdzie ja tu siałem do końca? Chyba tam gdzieś. Także no, kurde, zobaczymy, czy mnie będzie stać na tą kopaczkę. Ale zobaczymy też, kurde, czas pokaże. No nie. Czas pokaże, na pewno czas pokaże, jak to było w tym. Short się u Zbycha, pozdrawiam Zbycha oczywiście, kurde. Jego mać. Ale bym przydzwonił, nie? Dobra, pyk. Nikita. Władimirec, kurde, komprechę, powiem wam, ma. Jeśli chodzi o, kurde, robotę, to idzie jak zły, nie? Także, kurde, o, 8 minuta. No to mówię, jeszcze po, jak zdążymy tutaj wapno teraz rzucić, to o ile zdążymy, to no chciałbym jeszcze, kurde, potalerzować co nieco. Więc zobaczymy, kurde, czy to się uda zrobić, czy nie uda. No mamy jeszcze jakby 10 minut do połowy łacineczka. Jarek, czym rzepak będziesz kosił? No powiem wam, że kurde, wistulą chyba spróbuję na słomę, nie? Kurde, niech to tam będzie sobie na słomę. Ale spróbuję ten, spróbuję wistulą, powiem wam szczerze, że spróbuję wistulą i no kurde, mam pozytywne myśli. Także może się, słuchajcie, udać. Dobra. Ops. Bierzemy wiadereczko. O, wapna jeszcze, żem nakupił tyle, kurde, powiem wam, że mam tego wapna, nie?
Jarek, bo wapno było tanie wtedy, a teraz jest drogie. No, powiem wam, i dobrze, żem kupił. To jego tu sobie, o, troszkę na wybieram i kurde, coś zasieje, nie? Normalnie to, żeby ktoś był, kurde, z workiem, nie? I w worki na przykład nasypywać. I co każdy raz sobie zatrzymywać się po prostu i uzupełniać, rozśpiewać, no ale... O ty kurde, zasuwę zamknij. Ale weź i weź, kurde, powiem wam szczerze. Weź i weź, bądź mądry, nie? Dobra. Jarek, to cyknij jakieś zdjęcie. No dobra, cyknę. Coś, Jarek, dzisiaj humor masz chyba, co? No, powiem wam, że jako taki mam, kurde. Także chęć do nagrywania jest. Dobra, spójrzmy na mapę. Ach, wapna jest dobrze. Troszkę ubyło, no wiadomo, po tym rzepaku to wapna się straciło, nie? No to trzeba uzupełnić. Ja po prostu co sezon daję i kurde, tam wiecie, nie bawię się w jakieś kurde dawki tego, tylko automatyczną dawkę daję i kurde, tu ile trzeba, tyle się po prostu uzupełni, bo za dużo to też pH będzie źle, nie? Wiecie, kurde, jak to ja kiedyś raz zrobiłem, co nie myślałem, że o, wszystkiego wiecie, dać do oporu. Kurde, to będzie dobrze, a później mi wyskoczyło, że źle. A chyba na osadzie było tak. Więc no wolę sobie, kurde, na bieżąco uzupełniać. Na automatycznej dawce, ile po prostu trzeba, tyle tam ta gleba weźmie i tyle, no. Także kosa nie sprzedaje, powiem wam, kurde. No a zresztą kto go kupi, kurde. Będzie stał sobie jako zabytek, jako ozdoba. No bo szkoda, kurde, wuja jednak, wiecie, no, kurde, dbało to, tak. Zobaczcie, w jakim on jest stanie, no, kurde. Także, no... Jarek, to co ty kupisz, kurde, do rozsiewania nawozu albo wapna? No powiem wam, że, kurde, gdybym miał jakoś 80, to bym, kurde, się połakomił na tego... Na forsznita rozrzutnik, nie? Do wapna. No to tam, to wiecie, sprawa załatwiona, tylko cyk, już. A tutaj, no niestety, muszę się, kurde... Muszę się bawić. A tam to by było, kurde, moment. No ile tutaj, z dwa przejazdy... Dobre, już połowa pola, nie? No zobaczymy, zobaczymy, czy się wyrobimy. No będę się starał wyrobić, a jak nie, no to po prostu... będzie krótszy odcinek, tak? Z wapnowania. Będzie 30 minut, a nie, kurde, 40, no. A zobaczymy zresztą zaraz. Czas pokaże, jak to się mówi, nie? Oj, kurde, Jarek Mijaka, robisz pan? No ale w realu powiem wam, że ludzie jeszcze takim czymś robią, nie? Rozsiewają ludzie nawozy ogółem. Nawozy, widziałem na YouTubach, te wapna. I też tak jak ja, kita i kurde tyle, nie? Działają ostro i na obrotach. Dobra. O, i będzie miodzio. No zobaczymy jeszcze, kurde, chcę, no zobaczyć, kto będzie tą wistulą rzepak szło kosić, kurde, bo żebym powiem, nikt nie kosił. Z tego, co tam kolega mi mówił, to panie, trzeba, mówi, wolniej jeździć, bo to, żeby strat nie było. Także tutaj będę musiał jakoś poprzestawiać tą wistulkę, no i zobaczymy, może, kurde, wykosimy jakoś, nie? Kurde, tylko najgorzej, że stołu nie mam do rzepaku, no ale cóż. Może się coś dorobi, a jak się nie dorobi, to bez stołu kosić będę. No, innego wyjścia nie ma, no zobaczcie, jaki on jest. I on jest już do zbioru, tak? On tutaj, kurde...
On tylko czeka na to. I mówi: Jarek, zbierz mnie. Dobra. Ops, wiadereczko. No i gitara. Dobra, możecie, słuchajcie, powiedzieć, jak tam w komentarzu pogoda u was, kurde, bo u mnie powiem wam, że lipnie. A co to, nie nasypało się? He. O, proszę bardzo. Dobra, wiecie co? Kurde, zasuwa zamknięta czy nie? Zamknięta, nie zamknięta. Czekajcie, ja się tylko napiję, słuchajcie, kurde, jakiegoś napoju, bo gorąco. Gorąco i słuchajcie, powiem wam, że głos tracę, nie? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. 15 minut. No kurde, czy ja w to 15 minut zrobię, nie wiem. No może w 15, 5 minut tego nie ogarnę, ale... Ale to ogarnę za to, kurde, 10 minut. Więc może, może, słuchajcie, na pewno raczej chyba za talerzowanie się wezmę, nie? Będzie już robota zrobiona, talerzówa gdzieś tam w garażu zimuje jeszcze. No tutaj mało, kurde, mało braknie. Pa, pa, pa. To zdążymy, dobra. Zdążymy na spokojnie, nawet z czasem. Dobra, pyk. Cofaj, cofaj pan. No i możecie napisać w komentarzu, jak wam się seria podoba. Kurde, czy wam nie zamula trochę? No może rozwój jest, kurde, nie taki sobie. No ale wiecie sami, jak jest, kurde. Ja się chcę tymi klamotami pobawić, a nie od razu, wiecie. Mógłbym sobie trzasnąć jedną usługę, drugą siano, kiszonki, tak. I bym miał po prostu... Zaraz szóstkę, zaraz Nevrolanda, zaraz, kurde... John Deere'a i tym podobne, no ale po co? Ja se wolę, kurde, że tak powiem, no pomalutku podziałać, krówkę sprzedać, tak już krówki zresztą dorastają. O kurde, zasuwa nie była zamknięta, widzicie? Także cóż. No, kurde, mam nadzieję, że się muzyka do intra wam podoba, bo kurde, ze względu na prawa autorskie, to myślę, że rozumiecie, dlaczego. Dlaczego, że kurde, że tak powiem, postąpił tak, a nie inaczej, nie? Dobra, tutaj damy na ręcznym, bo już widzę, że kurde, oczywiście twoje ja musi ten kurde precision powiedzieć. Dobra, 18 minuta, no kurde, zdążyłem, powiem wam szczerze. Więc no, bardzo się cieszę. A tutaj koło konewki stanę, to później jego wezmę i wymyję. Rozśpiewać, wysypie wapno. Kurwa, jeszcze klakson przycisłem. W
No. Ogólnie jeszcze będzie sprzedany przetrząsacz, bo myślę, że już się nie opłaca go mieć, skoro jest grabiarka. Kurde, katar, bo mówię, jak nie urok, to straczka, nie? Dobra. Śniejemy i talerzujemy. 19 minut, także jeszcze sobie na spokojnie potalerzuję. No, powiem wam, że Władimir teraz o dziwo mniej pali, nie? Tamten, kurde, pamiętacie, jak tamten palił, jak smok? Urbało, a ten zadziwiająco, kurde, mało pali. Dobra. No i sobie wymierzamy to z glebą. Tylko tak. Sterowanie adaptacyjne damy na mocny, bo chcę prosto jechać. Mijaków nie robić. No boli mnie troszkę, że ta szyba tylnia teraz się nie otwiera, no ale cóż. Kurde, może kiedyś zrobimy, że się będzie otwierać. A może ona się otwiera, tylko kurde. Nie, no raczej się nie otwiera. Talerzówka też już swoje przeżyła, nie? Trzeba byłoby na jakoś, kurde, większą kupić, no wiadomo, lata 80. na razie. Ale są, kurwa, grudziąskie przecież jakieś talerzówki takie, że mają, kurde, większą szerokość i są z dwoma tymi układami talerzów. No ale to wszystko mówię z czasem, nie? Na razie mówię, na razie muszę tutaj, kurde, działać to, co jest najważniejsze. Także sobie w okienko wymieszamy. No i co? Później pewnie jakaś, kurde, akcja obornik. No, powiem wam, że i gnojowice bym rozlał nawet, ale no, kuźwa, nie mam beczki. Także tu jest naprawdę trudny poziom dla mnie, bo no zobaczcie, kurde, prasy nie miałem, tak? Jakieś tam podstawowe klamoty, to musiałem, kurde, prosić, to pożyczać, to coś, nie, kurde, także mam nadzieję, że taki rozwój powolny naprawdę wam się podoba, nie? Zobaczcie, kurde, teraz dopiero jakieś tam większe sprzedaże były po tej kiszonce, co została od właściciela, wtedy co, że mu sługę robił, tak? No to też przecież tylko to mnie tak naprawdę tutaj troszkę podniosło cenowo, ale też nie bardzo. No i dlatego kupiłem też dodatkowe pola, tak? Dlatego dodatkowe pola kupiłem. Bo mnie było stać, kurde mać. Ale powiem wam, jeśli chodzi o sokole, to kurde, pola są naprawdę w ciekawej konfiguracji, nie? No wystarczy sobie mapkę spojrzeć i jak to wszystko wygląda dziwnie, nie? No może i dziwnie, ale nie wiem, czy ta mapa była wzorowana z Reala, czy też nie. Pierw go tam wie. No, także interka mamy poodświeżane. Jeśli chodzi o intro właśnie, to już kurde, mam nadzieję, że na razie spokój będę miał. Bo jakoś ostatnio nie chciało mi się za robotę wziąć, jeśli chodzi o intro, żeby je zmontować. Także no, także ten. No i co? I sobie pewnie poza odcinkiem resztę dokończę talerzowania. Że tak powiem. I będziemy, kurde, pomału już piekowali się pod śniewy. Jeszcze tutaj zobaczę, czy wymaga. Aha, chwast rosnący. Wzrost zebrany. Rodzaj rośliny, pszenica. Ej, ale orki tutaj nie wymaga. Orki tutaj nie wymaga, także kurde, no. Chyba będziemy od razu po talerzowaniu siać. Chociaż no bym ten obornik tutaj roztrząsł, nie? Tak szczerze, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
24 minuta wyjdzie. O, to będzie. Teraz kurde, talerzowa zielona, władzio zielony. No powiem wam, kurde, nawet mi się podoba w takiej konfiguracji ten Władek. No wiecie, już jak remont był, to był, nie no. Ale no, nie chciałem znowu go czerwonego, więc no myślę sobie właśnie, że lepiej. Kurde, będzie jak na coś innego przemaluję i przemalowałem właśnie dla taki, więc kurde, bardzo mi się on podoba. Także git. No, 25 minutka odcinka. My sobie dalej talerzujemy. Dobra, nic tam nie jedzie, kurde. Tutaj powiem wam ruch jak... Jak nie powiem na czym. Jarek, powiedz. Ruch jak na Marszałkowski, o. Idzie, kurde, daję mu esa tam. I tak, kurde. Dobra, cyk. No, 26 minutka, powiem wam, to jeszcze kurde troszkę zatalerzuję. Myślałem, że tutaj będzie mi się to dłużyć. I dłużyć, ale... No, jeszcze troszkę, powiem wam, zatalerzujemy. Co mnie bardzo cieszy. Czyli nie musiałem się aż tak spieszyć. Tym rozwalaniem wapna, bo myślałem, że o, będzie długo, kurde, i się nie wyrobi, a tu proszę, jeszcze kuźwa. Dobrą część pola zrobię. No, ale tu i tak mówię, na razie na tym polu mi nie zależy, bo kurde, znowu robię na odwrót, że no bo pod rzepak to tutaj, kurde, dopiero w sierpniu. Także nie muszę się spieszyć. A zrobiłem na odwrót, bo się spieszę, no ale cóż. Tak już mam, nie? Kurde, że te zboże, które szybciej trzeba zasiać, to jakoś odkładam, a robię to, co kurde na później, nie? No fakt, tutaj pszenica była, teraz rzepak, więc tutaj prawdopodobnie na sierpniu. Na sierpniu prawdopodobnie zrobimy sobie rzepaczek. Nie wiem, ile nasion tam mam, kurde, czy mi starczy. Powiem wam, ciężko z pieniędzami, 5000 na koncie, aby... Kurwa, skąd te pieniądze się rozeszły, to nie wiem. Tak się zdaje, nie? Tak jak w realu, kurde, nie? Pieniądze... się rozchodzą, kurde, jak świeże bułeczki. Dzisiaj masz, jutro nie masz. A jeszcze teraz, kurwa, gdzie wszystko drożeje. Jak tam ktoś gadał, kurde, w fasolkach typu jaś czy coś, kurwa, 100 zł za kilo gdzieś, kurwa, w Polsce, ja pierdzielę, powiem wam szczerze. Czasy naprawdę idą ogromne. Kurwa, gdzie każdy grosz się liczy. Także, no nie tylko w farmingu drogo, ale i w realistycznym życiu też drogo. Dobra, nie będę was zamulać, myślę, kurde, także... także, kurde, wiecie co, no... Zaraz sobie, jak to mówię, będę kończył prawdopodobnie. Tylko się zawrócę. I tyle. Dobra, ludziska, na dzień dzisiejszy to by było wszystko, także ja się z wami żegnam, a więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał.
Siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!